Dzień dobry. Eddie Pyrek, iMind, Future Human. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Wodzisław Duch, niesamowita osoba. Fizyk, informatyk, kognitywista i fachowiec od mózgu. Zapraszam na dzisiejszą rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Wodzisław Duch, profesor, fizyk, informatyk, kognitywista, specjalista AI. Podobno pochodzisz od Einsteina. Nie pochodzę, ale rzeczywiście znaczna część fizyków teoretyków w Polsce jest związana z Einsteinem poprzez Leopolda Einfelda, który z nim wspólnie napisał słynną książkę The Essence of Physics. Z ciekawostek może powiem, że niejaki Bierut, jak chcieli sprowadzić Einfelda do Polski z Kanady, zapytany przez fizyków, czy się na to zgodzi, to powiedział: Einfeld, tak, wiem, on z Einsteinem pracował. A dlaczego? Bo jak siedział w więzieniu, to jedyne książki to były popularno-naukowe. Książka, przecież, którą pokazałem. Jak widać, więzienna edukacja kształci. No tak. Ale, czyli, bo ja widziałem twoje drzewo genealogiczne. Bardzo tak. Ładnie mi się spodobało, że od Einsteina pochodzisz, ale rozumiem, że pochodzisz tylko w kwestii intelektualnej. No, myślę, że też innych. Ale tak wracając do poważnie, bo tak. Chciałbym się z tobą porozmawiać na temat tego, co się dzieje ze sztuczną inteligencją. Wiesz, od jakiegoś czasu wszyscy o tym mówią, temat się zrobił bardzo gorący. Niektórzy się są przerażeni sztuczną inteligencją, inni mają nadzieję, że sztuczna inteligencja rozwiąże większość problemów. Jeszcze inni mają nadzieję, że tak naprawdę jej nie ma, że to wszystko głupoty. A jakie jest twoje zdanie jako intelektualnego potomka Einsteina? Obawiam się, że jest mnóstwo powodów, żeby sądzić, żeśmy zaszli niesłychanie daleko i to w ciągu ostatnich paru lat, a w zasadzie nawet w ciągu ostatniego roku. No bo sztuczna inteligencja się rozwijała od gdzieś tam połowy lat 50. i niewiele się rozwijała. Ludzie cały czas zapowiadali, że już cały czas właśnie paru twórców jeszcze z lat 50. mówiło w ciągu jednego pokolenia, w ciągu 10 lat. Już mieliśmy na Księżyc teraz być, mieszkać na Marsie. No ale właśnie były takie okresy, że był duży entuzjazm i potem ten, z wielu powodów, prawda, zanikał ten entuzjazm, bo pokazano, że pewne rzeczy są trudne do zrobienia. No i nagle, jak wiemy, co się stało w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawiły się narzędzia, które bardzo wielu ludzi zaczęło używać. Kiedy GPT-3 się pojawiło na rynku, to w ciągu 2 miesięcy miało 100 milionów użytkowników. No i to nagle spowodowało, że sztuczna inteligencja stała się tematem, o którym wszyscy mówią. A to przeskoczyło chyba w ilości bardzo szybko Twittera, tak, Pokemony i inne rzeczy. Nigdy w historii... Kompletna rewolucja w myśleniu. Nigdy w historii nie było takiego produktu, czy takiego wprowadzenia nowych technologii na rynek, które by zdobyło tak ogromną popularność w tak krótkim tempie. Jak myślisz, dlaczego? No dlatego, że każdy mógł z tym porozmawiać i zadawać różne pytania i widzieć no, pewne wady i zalety, bo początkowe wersje tego, co nazwano GPT, czyli Generative Pre-trained Transformer, to są takie systemy wstępnie trenowane, które następnie się specjalizują w różny sposób, że te systemy potrafiły odpowiadać na wiele pytań, a czasami dziwne jakieś odpowiedzi dawały takie, które nie były rzeczywiste. Czyli krótko mówiąc, potrafiły fantazjować, podobnie jak ludzie potrafią konfabulować, jak to się określa, czyli z pewnym przekonaniem mówić rzeczy, które okazują się nieprawdziwe. Chcesz mi powiedzieć, że to, co dzisiaj traktujemy jako sztuczną inteligencję, powiedzmy, czyli to GPT-4, w rzeczywistości ma wyobraźnię? Śni? No to znaczy, co do śnienia, to jest ciekawe pytanie, bo właściwie system się włącza wtedy, kiedy go aktywujemy, czyli kiedy zadajemy pytanie i przez ileś tam kroków sobie rozwija swoją odpowiedź, ale później, chyba że jest w takim specjalnym trybie, który się bardzo ładnie nazywa God Mode, czyli taki boski tryb,
to nie próbuje się zapętlać niejako i cały czas rozumować i różne rzeczy eksplorować, ale może to zrobić, prawda? Natomiast normalnie te systemy, no, po zadaniu pytania robią ileś tam kroków, po czym się zatrzymują. Zatrzymują się dlatego, że to jest bardzo kosztowne obliczeniowo i firmom, które te systemy stworzyły, nie opłaca się zapuszczać je tak, żeby każdy ze setki milionów użytkowników, którzy próbują się do nich dobrać i coś się dowiedzieć, żeby każdy z nich mógł zapuścić obliczenia, które będą ich kosztować całkiem sporo. Ale ja czytałem kiedyś artykuł, że w pewnym momencie próbowano, jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, 2-3 lata temu, próbowano nauczyć, a czyli wgrać data jakiejś sztucznej inteligencji. Się okazało, że w momencie dopiero, kiedy ona zostaje wyłączona właśnie na ten God Mode, dopiero wtedy jest w stanie jakby te wszystkie informacje, które została nauczona, tą data uporządkować i móc przekazywać. Się okazało, że tak jak my potrzebujemy snu, żeby sobie zrekapitulować cały dzień, wziąć pod uwagę, przemyśleć i zrozumieć, co się zadziało, tak samo sztuczna inteligencja podobno potrzebuje. Znaczy, były takie systemy, które rzeczywiście trenowano w ten sposób, że one, kiedy nie wymagano od nich, żeby się czegoś uczyły, czy na coś odpowiadały, mogły sobie snuć różnego rodzaju myśli i reorganizować swoje wewnętrzne struktury takie, które pozwalają im odpowiadać na pytania. Ale to nie jest to, co w tej chwili mamy. To GPT-3, które w tej chwili było, to był system nauczony na bardzo wielu tekstach, całej Wikipedii, wszystkim, co się dało. Trochę ludzie musieli poprawić, czyli usunąć te teksty, które były szkodliwe, na przykład takie, które właśnie dotyczą rzeczy, o których nie chcemy rozmawiać, prawda? Czyli pewne tabu narzucić na to, co ten system może, żeby się potem niektórzy nie poobrażali. I w związku z tym one się raz nauczyły i już nie próbowały reorganizować tego, co mają. Czyli jeszcze stara sztuczna inteligencja potrzebowała śnić, żeby sobie uporządkować, a ta nowsza jest... Były bardzo różne systemy, bo jeśli popatrzeć na wcześniejsze, to było tak, że ludzie uczyli tą maszynę, czyli podawali jej wiedzę niejako. Jedna z ważniejszych rzeczy to była akwizycja wiedzy, czyli wydobyć wiedzę od eksperta i zaprogramować ją tak, żeby maszyna mogła z niej korzystać. Poprzez jakieś reguły, poprzez jakieś reprezentacje. Reprezentacja wiedzy była bardzo szeroką dziedziną, prawda? No i nagle się okazało, że te systemy nie działają za dobrze. Jeszcze program, z którym Kasparow przegrał w szachy, to był system, który był ręcznie uczony przez ludzi, jakiego rodzaju rozgrywki, jakie początki, jakie końcówki, mnóstwa strategii. Ale to był rok 97 i Kasparow przegrał z tym programem. No i w związku z tym sądziliśmy, że tego typu technologia nie pozwoli łatwo na przykład wygrać w grę w Go, która jest dużo bardziej złożona. Złożoność gry w Go jest kosmiczna, prawda? Nie da się tego typu technik łatwo zastosować. No i przewidywania były takie, że może za 100 lat maszyny będą dużo szybsze, to w końcu dojdziemy do poziomu, kiedy będziemy w stanie to zrobić. No i nagle się okazało, że niestety w 2017 roku już, prawda, można wygrać w grę w Go metodami zupełnie innymi. Ja też słyszałem, bo pamiętam, byłem zafascynowany tym, co się zadziało i potem nagle trafiłem na informację, że nie dość, że wygrała z mistrzem Go, to na dodatek stworzyła takie warianty i takie rozwiązania, których człowiek nie byłby w stanie zrozumieć. No właśnie, ludzi zaskoczyło to, co ten system może zrobić do gry. Ten system się nazywał AlphaGo i w pierwszej wersji jeszcze, no to wygrał na początku z Lee Sedolem, który był mistrzem koreańskim w Go. Ale w tej drugiej wersji również wygrał z mistrzem chińskim, który w związku z tym, że Chińczycy bardzo się interesują Go, zaczęli się bardzo mocno interesować sztuczną inteligencją. Od 2017 roku jest ten niesłychany skok zainteresowania sztuczną inteligencją w Chinach. No i następnego roku zaraz powstała wersja, która uczyła się grając sama z sobą, była uproszczoną wersją AlphaGo, nazywała się AlphaGo Zero i ta AlphaGo Zero pobiła poprzednie AlphaGo, które zwyciężyło z Mistrzem Świata 100-0. I nagle się okazało, że cała wiedza ludzkości, tysiące lat doświadczenia, jest warta tyle, co parę dni pracy komputera. To był szok, prawda? To był na tyle duży szok dla Chińczyków właśnie, że się rzucili na sztuczną inteligencję i okazało się, że ucząc się sama grać ze sobą, jest w stanie taka maszyna osiągnąć poziom, który wykracza poza możliwości człowieka o parę klas, powiedzmy, prawda? Bo w szachach czy w Go to jest tak, że mamy mistrza, mistrza, mistrza świata. Ale jeśli popatrzeć, to są te dwie klasy, które w tej chwili dzielą najlepiej działające programy do gry w Go. One są wyspecjalizowane. One więcej nie potrafią już grać w Go czy w szachy.
ale są to programy na poziomie, któremu nie możemy nijak dorównać. Okej, okay, i co było dalej? No i dalej. Mamy 2018, Chińczycy tak, są zafascynowani tym, że można nauczyć się grać w grę go lepiej niż od człowieka. Tak. Jak jednocześnie dużo firm próbowało zrobić systemy, z którymi można prowadzić pewien dialog. Amazon zrobił te swoje, prawda, Alexę tak zwaną, prawda, czyli jakby głośniki, można było wydawać polecenia, jak ktoś miał podłączone różne rzeczy w domu, to mógł tym sterować, ale mógł się zapytać tej Alexy proste rzeczy takie, prawda, kiedy autobus odjeżdża, prawda, jaka będzie pogoda, jakieś takie rzeczy. No i zaczęto robić konkursy, jak tu poprawić wiedzę czy zdolności do dyskusji z tymi systemami. Były duże nagrody, miliony dolarów za tego typu działania, no i firma Google zaczęła robić coś, co nazwali właśnie takimi transformerami, czyli systemami sieci neuronowych, czyli takich rozproszonych właśnie elementów, które są w stanie zmieniać swoje wzajemne relacje czy siły połączeń w taki sposób, że możemy dostać czy wymusić na tych sieciach, żeby to, co wchodzi, było jakoś związane na przykład z tym, co wychodzi. Czyli, prawda, jak mówię po polsku, to chciałbym, żeby wychodziło po angielsku na przykład. Albo jak pokazuję mu obrazek, to chciałbym, żeby on mi opisał ten obrazek, powiedział, o, to jest pies albo kot albo drzewa i coś jeszcze więcej, prawda? No i w związku z tym zaczęto trenować takie systemy i udało się takie zrobić postępy w algorytmach trenowania tych wielkich sieci, że można było zrobić tych transformacji kilkadziesiąt, a nawet ponad 100. Prawda? Jak popatrzymy, jak to się dzieje, że my widzimy, rozpoznajemy nie jakieś tam, prawda, pobudzenia na naszej siatkówce, tylko rozpoznajemy przedmioty siebie nawzajem na przykład, prawda? To dlatego, że jest bardzo wiele obszarów w mózgu, które przetwarzają tą informację i przedstawiają nam, tak żeby w świadomy sposób można było ją łatwo wykorzystać, żebyśmy mogli wtedy świadomie podjąć decyzję i powiedzieć, o, to jest Eddie. Dzień okay. dobry. Dzień dobry. Okej, okay, teraz to, co mamy dzisiaj, ten GPT-4, to jest właśnie... To tak wygląda i tak się uczy. To jest właśnie taki przykład architektury typu transformera, która została nauczona na miliardach słów wszystkim, co się tylko dało wpuścić w tą maszynę. I kilka kluczowych rzeczy, żeby to chciało działać, to jest po pierwsze, jak nauczyć taką maszynę, żeby reprezentowała słowa, nie jako no właśnie znaki kolejne, tak jak są zapisane czy wymawiane, ale w jakiejś takiej postaci numerycznej, żeby można było na tym wykonywać operacje jakieś arytmetyczne, prawda? No i to się nazywa embedding, czyli takie zagnieżdżanie słów w pewnej przestrzeni, bardzo wielowymiarowej, w której te słowa stają się no, takimi zbiorami liczb numerycznymi, czyli wektorami. Każde słowo, które, ponieważ przestrzeń jest bardzo wielowymiarowa, każde słowo ma jakieś relacje z innymi słowami, więc jeśli mamy teksty jakieś, to takie słowo musi znaleźć się w tekście, w relacji z innymi, jest pewien kontekst i widzimy, w jaki sposób słowa są używane z powodu tego kontekstu. No ale jeszcze kolejna rzecz, i to było wielki przełom w 2017 roku już, udało się skonstruować mechanizm, który nazwano attention, czyli uwagą, który pozwala nam uwzględnić położenie tego słowa w zdaniu. Bo od tego położenia, czyli właśnie takich reguł gramatycznych, zależy, do czego to słowo można odnieść, prawda? I rozstrzygnięcie właśnie problemu, który się nazywa fachowo koreferencją, w każdym razie problemu tego, jak słowa ze sobą są uporządkowane, szyku słów, było bardzo ważne. Ale jak to się udało zrobić, to okazało się, że postęp w robieniu systemów, które mogą prowadzić dialog w języku naturalnym, był już bardzo szybki, a przede wszystkim wynikał z tego, że robiono coraz większe modele. Początkowe modele miały tam 100 milionów parametrów może, ale te duże modele, już jak zaczęto robić, jak GPT-3 się pojawiło, to już był model, który miał 340 miliardów parametrów, więc już był duży, a jak się GPT-4 pojawiło i parę innych modeli, takich jak Google Switch Transformers, to już mówiliśmy o tysiącach, prawie 2000 miliardów parametrów. To jest ogromna przestrzeń, w którą można wtłoczyć obrazy, w którą można wtłoczyć zdania, rozumienie pojęć, mnóstwo rzeczy, które się w takiej przestrzeni zmieszczą. Ale to wychodzi na to, że powoli tworzymy sobie człowieka trochę takiego. Ta sztuczna... No. Bo z jednej strony, jakbyśmy tak popatrzyli na ewolucję i próbowali to przenieść ewolucję człowieka na ewolucję sztucznej inteligencji,
no to mamy parę interesujących cech. Z jednej strony mamy umiejętność śnienia, przetwarzania i w miarę logicznego, mechanicznego wyciągania wniosków. Mamy umiejętności eksperckie. Go. AlphaGo. Mamy umiejętności, które ma GPT-4, które są, wydaje mi się, tu mnie popraw, jeżeli się mylę, mniej eksperckie, ale takie bardziej szerokie. GPT-4 jest, wydaje się być takim typowym średniej klasy humanistą, który ma szeroką wiedzę na każdy temat. To ja się trochę tak traktuję, uważam, że mam tak wiedzę jak ocean, ale niestety o głębokości kałuży. Czy coś takiego można odnieść w stosunku do GPT-4? Że wie o wszystkim, tylko do pewnej granicy. Na pewno tylko do pewnej granicy. Jak ktoś jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, to może się spodziewać, że będzie jednak lepszy w kilku szczególnych przypadkach. Ale to zależy od dziedziny, dlatego że na przykład w historii, w prawie, czy nawet w tej chwili w różnych gałęziach medycyny, taka maszyna jednakże w konkursach, w różnych testach, które się robi, przekracza możliwości ekspertów. Ale w wielu innych, takich jak na przykład fizyka teoretyczna w dalszym ciągu, czy nawet matematyka, ta maszyna, która nie jest wytrenowana, wyspecjalizowana w fizyce teoretycznej, jeszcze z fizykami nie wygrywa. Jeszcze, dlatego że... Ale biorąc pod uwagę tempo, to może zabrać nam naprawdę kilka miesięcy. No właśnie, jeśli będą pieniądze i jeśli ktoś będzie tworzyć takie systemy w tym wąskim akurat obszarze, to wówczas jesteśmy w stanie zrobić postęp. Ogólnie rzecz biorąc, technologia wygląda w tej chwili tak. Mamy bardzo szerokie możliwości nauczenia maszyny wszystkiego, co należy wiedzieć o świecie. I to jest podstawowa wiedza, która pomaga nam komunikować się pomiędzy sobą, prawda? Następnie bierzemy jakąś dziedzinę i w tej dziedzinie okazuje się, że jest mnóstwo wiedzy bardzo specjalistycznej. Musimy w związku z tym ten ogólny system przetrenować, tak żeby on się stał specjalistą na przykład w prawie, jakimś tam prawie, nie wiem, kalifornijskim czy jakimś innym, bo różnych systemów prawnych jest na świecie bardzo dużo, prawda? Po czym... My jako na przykład firma, która zajmuje się analizą określonego typu jakichś prawnych dokumentów, chcemy ten system przetrenować na naszych własnych tekstach, czy na naszych własnych danych. No i ten system się staje ekspertem dla nas, prawda? Czyli coraz bardziej zawężamy niejako to... Czyli znowu, mamy dziecko, które na początku raczkuje, śni, próbuje zrozumieć świat, idzie do podstawówki, dostaje podstawową wiedzę. Powiedzmy, już jest teraz lekko nakierowany na to, czy pójdzie na biochem, czy pójdzie na matfiz w liceum. Jesteśmy na studiach i zaczynamy kształcić fachowca w danej dziedzinie. No tak, tylko problem jest taki, że my jednakże potrafimy się wykształcić w jednej określonej dziedzinie. Tymczasem jak zrobimy takie ogromne systemy jak Google Switch Transformers. Switch to znaczy, że się przekręca, transformery różne, czyli to jest system, który zaczyna się specjalizować w bardzo wielu różnych dziedzinach, ale to jest dalej jeden system, prawda? Tylko, że ile razy odnosimy się do dziedziny, on rozpoznaje, o czym to jest i w związku z tym włącza sobie pewien podzbiór swoich umiejętności wyspecjalizowanych. I w związku z tym on, co prawda, jest jeden jako super wielki system, ale ma mnóstwo specjalistów wewnątrz takich, które w związku z tym są w stanie zrobić rzeczy dość głęboko. To jest to, co nas czeka na większą skalę. Tego jeszcze nie wypuszczono na szeroką skalę może, prawda? Więc w związku z tym my się bawimy tym GPT-3, fajnie. No i pytamy go o jakieś takie rzeczy, jak widziałem na przykład artykuł taki, że człowiek się skarżył, że pomylił jakieś tam relacje pomiędzy postaciami z lalki. No dobra, ja też pomylę, bo tak dawno to czytałem, więc po prostu mam ogólne jakieś wyobrażenie o tym, kto tam był i co tam robił, ale mogę się mylić, dlatego że to nie jest system, który cokolwiek pamięta. On nie ma pamięci w ogóle, prawda? On ma jednak dużą sieć neuronową, w której pewne relacje się zdążyły zagnieździć, tak jak w naszych głowach, ale one się rozmywają, one nie są bardzo precyzyjne. Żeby dobrze to zrobić, to musiałby sięgnąć do książki, zajrzeć, to przeczytać i nam odpowiedzieć. GPT-3 tego nie robi. Ale cały czas mam wrażenie, że mówiąc o AI, w rzeczywistości mówisz o mózgu człowieka, o rozwoju mózgu człowieka. No to jest dość jednakże zbyt szerokie, dlatego że mówimy w tej chwili o AI, jakby to była jedna rzecz, prawda? To jest bardzo wiele różnych rzeczy. Wszystkie
powiedzmy, podejścia takie do rozwiązywania problemów, dla których nie mamy efektywnych algorytmów, czyli nie potrafimy tego zrobić krok po kroku i dostać rozwiązania. To jest obszar zainteresowania ludzi o sztucznej inteligencji. No, na przykład właśnie projektowanie leków. Chcemy zobaczyć, jak taki lek oddziaływuje na nasze komórki. Nasze komórki są zbudowane z białek. Tych białek jest ogromnie dużo, prawda? W naszej organizmie ze 100 tysięcy różnych typów białek, prawda? I w bakteriach miliony. W tej chwili są bazy danych, które właśnie dzięki sztucznej inteligencji udało się utworzyć informacje o 620 milionach białek. To jest w ogóle niewyobrażalna liczba, prawda? No. Każda z tych białek ma pewną strukturę przestrzenną, one się jakoś tam zwijają. W związku z tym możemy patrzeć, jak leki dopasowują się do struktury białek, prawda? Czy na przykład jak takie białka tych bakterii będą oddziaływać z naszymi białkami, które tworzą nasze komórki. To jest niezwykle ważne dla rozwoju farmakologii, właśnie medycyny, i to jest też sztuczna inteligencja, prawda? Sztuczna inteligencja. To już w niesamowity sposób może przyspieszyć cały proces eksperymentowania. Tak, oczywiście, dlatego że te wszystkie firmy farmaceutyczne teraz z powrotem, rzekłbym, bo już kiedyś trochę próbowały, ale słabo to wychodziło, z powrotem się rzuciły na metody projektowania leków komputerowe na dużą skalę, prawda? Tych zastosowań możliwych takiej sztucznej inteligencji jest bardzo dużo, prawda? Ale mi chodzi tu bardziej, wiesz, zastosowanie, no to faktycznie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że tak naprawdę może być zastosowane we wszystkich dziedzinach. No tak, ale to są różne algorytmy, dlatego że algorytm wyspecjalizowany do gry w Go, czy gry w szachy, czy właśnie do zwijania białek, to są wszystko algorytmy sztucznej inteligencji. Czyli to nie jest tak, że jest jakaś jedno AI, prawda? My cały czas, zwykle jak mówimy o AI, to myślimy właśnie o tych modelach językowych, prawda? Czyli bardziej precyzyjnie powinniśmy mówić o wielkich modelach językowych. To się nazywa w skrócie LLM, czyli Large Language Models, prawda? To no, znaczy fachowcy mówią o wielkich modelach językowych, kiedy mówią o systemach, z którymi można porozmawiać, którym można zadawać pytania, które mogą nam przetłumaczyć z języka na język, prawda, inny. Ale zaczynam powoli rozumieć, że nie mogę traktować sztucznej inteligencji bardziej jako człowieka, tylko jako inteligencji jednostki, bardziej jako inteligencję zbiorową, bo z tego, co mówisz, to jest taki przykład inteligencji zbiorowej, że razem wiemy wszystko, ale dzięki temu, że mamy w swoim zespole fachowców z danej dziedziny. Tak. No, można tak na to patrzeć, prawda? Natomiast oczywiście jest taka część sztucznej inteligencji związana z tymi dużymi modelami językowymi, która przypomina nam umiejętności, które ludzie mają, to znaczy właśnie ich możliwości dialogu, skojarzenia, myślenia i tak dalej, prawda? Bo żaden z nas nie ma takich umiejętności, żeby zwinąć białko. Mamy łańcuch aminokwasów, ich może być tysiące i one się jakoś potrafią zwinąć w taką formę trójwymiarową. My tego nie potrafimy zrobić, prawda? A to wymaga bardzo wielu obliczeń. To zrobić sztuczna inteligencja. No tak, no to znaczy próbowano to na różny sposób robić, to kiepsko wychodziło i nagle właśnie parę lat temu Fold, tak zwana taka wersja, zrobiła ogromny postęp, a potem jeszcze większy i wyprodukowano tyle różnych struktur białkowych. Także jest mnóstwo specyficznych zastosowań, w których algorytmy, które uważamy za sztuczną inteligencję, rozwiązują zagadnienia, dla których nie ma dobrych algorytmów efektywnych, które się kończą w jakimś sensownym czasie rozwiązaniem. Dobrze, ale z tego mówisz, że zakres wiedzy, możliwości i potencjał sztucznej inteligencji jest przepotężny. Tak. Czy mogę więc ufać sztucznej inteligencji dzisiaj? Czy jeżeli wejdę na GPT-4 i napiszę, w jaki sposób być szczęśliwym człowiekiem, albo w jaki sposób zmienić relacje między bohaterami w lalce, dostanę odpowiedź. Spróbuj, jak napiszesz, w jaki sposób być szczęśliwym człowiekiem, dostaniesz szereg bardzo cennych porad. Ale właśnie, czy mogę zaufać? Czy mogę zaufać na te informacje o sztucznej inteligencji, jak być szczęśliwym, albo jak wyleczyć depresję? No, też jest cały szereg bardzo sensownych porad. Jest mnóstwo w tej chwili bardziej wyspecjalizowanych wersji, takich jak na przykład PyChat. PyChat, który jest takim przyjacielski, który się stara rzeczywiście pomóc ludziom, którzy mają różne zaburzenia. Oczywiście z dużymi zastrzeżeniami, że nie zastępuje to terapeuty, ale spróbuj się dostać do terapeuty, prawda? Jest długa kolejka, natomiast PyChat jest gotowy, żeby z tobą porozmawiać. Z wiele takich rzeczy na szerszą skalę da się w tej chwili wprowadzić i część z nich jest w miarę pomocna, czy oczywiście może się zdarzyć, że one robią jakieś dziwne rzeczy, prawda, i konfabulują. Ale to my też robimy te same błędy. Dokładnie, popełniamy, konfabulujemy dokładnie, i tak dalej. W naszym mózgu mamy ogromną sieć neuronową. Jest tam jakieś 100 miliardów neuronów prawie, prawda? To są bardzo takie duże stosunkowo komórki, ale pomiędzy nimi jest 100
tysięcy miliardów połączeń. 100 tysięcy miliardów. Największe modele, jakie w tej chwili mamy, mają nie więcej niż jakieś 2 tysiące miliardów, czyli 2 tryliony połączeń takich ze sobą, czy parametrów takich, które możemy zmieniać wewnątrz. Czyli jeszcze jest to model 50 razy mniejszy niż nasza możliwość. Ale biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii i mam tutaj to... Nie jestem pewien, czy potrzebujemy zrobić aż tak duże modele, dlatego że to, co nasz mózg robi, jak wiemy, to jest w znacznej mierze po prostu kontrola naszego organizmu, napilanie tysiąca praca serca, włókien, bicie, prawda? Oddychanie. No tak, właśnie, no, utrzymanie homeostazy, jak to się ładnie mówi, ogólnie rzecz biorąc, prawda? Taki organizm jak nasz wymaga naprawdę głębokiej troski ze strony mózgu, żebyśmy się nie rozlecieli. No i w związku z tym ta część, która jest użyteczna do tego, żeby prowadzić jakieś rozumowanie, czy w procesach myślowych, wydaje się, że jest niewielka. Jeśli popatrzymy na przykład na to, że Kasparow przegrał z tym Deep Blue, prawda? No to Deep Blue było 10 tysięcy razy wolniejsze niż jego mózg, miało pamięć nieporównywalnie mniejszą, prawda? Krótko mówiąc, jeśli tak to się ocenia, to można powiedzieć, że jakiś drobny ułamek procenta tych wszystkich procesów, jakie zachodzą w mózgu, może być poświęcony temu, żeby myśleć, żeby rozwiązywać, rozumować jakoś. Drobny ułamek procenta. Ostatnio rozmawiałem z jednym z najlepszych fachowców na świecie od cyberbezpieczeństwa. Mm-hmm. I on mówi, że super rzeczy robią, ale mówi, jest mały problem, o czym ludzie sobie nie zdają sprawy, że w ciągu pół roku, według niego, a jest, mówię, w czołówce światowej, powstanie komputer kwantowy. I mówi, że teraz na przykład łamanie kodów niektórych, z jego, znowu, z fachowego doświadczenia, to jest około 200-300 tysięcy lat, żeby parę rzeczy połamać. W momencie, kiedy wejdą komputery kwantowe, mówi, zabierze to prawdopodobnie około dwóch dni. Mhm. Czyli nagle, mówi, czy zapyta mnie, czy zdaje sobie konsekwencje z tego, bo powiedzmy za rok w rękach przestępców, szaleńców, dyktatorów, znajdzie się możliwość łamania wszystkich zabezpieczeń, w którym się znajdujemy. Banki nie będą, nasze pieniądze nie będą bezpieczne, naszej prywatności nie będzie. To jest to pół roku, rok i nasza rzeczywistość znowu przejdzie niesamowitą transformację, bo prawdopodobnie będziemy musieli znowu wrócić do pieniądza papierowego, wysyłania listów, ewentualnie gołębi pocztowych. Czy widzisz, jakie jak ty to postrzegasz? No, czy boisz się w ogóle sztucznej inteligencji? Bo gdzieś tam do tego pytania doprowadzam. No, ale teraz mówiłeś o komputerach kwantowych, więc pytanie, czy się boję komputerów kwantowych? No dobrze, to położę. Rozbijmy pytanie o twoje stany lękowe, pytanie o komputery kwantowe, a potem sztuczną inteligencję. Komputery kwantowe mogą rzeczywiście bardzo dużo namieszać, ale ja bym nie był aż tak optymistyczny, że w ciągu roku będziemy już mieli takie możliwości. I użycie komputerów kwantowych jest naprawdę nie takie łatwe, czyli zrobienie takich algorytmów praktycznych, które pozwolą nam rzeczywiście rozbić wszystkie zabezpieczenia kryptograficzne, nie jest wcale łatwe. Czy rzeczywiście wszystkie i czy nie uda nam się zrobić z kolei takich protokołów kryptografii kwantowej, prawda? To jest też rzecz, nad którą koledzy fizycy mocno pracują, żeby zrobić systemy, które nawet komputery kwantowe nie będą w stanie ugryźć, bo mają takie zabezpieczenia właśnie też na tym poziomie. To się okaże, prawda? A oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo, że bardzo wiele rzeczy komputery kwantowe będą mogły rozwiązać. Co gorsze właśnie, jeśli zastosować je w sztucznej inteligencji, może się okazać, że powstanie naprawdę superinteligencja, która znacznie, znacznie przekracza cokolwiek, co do tej pory mamy. I to jest właśnie zapytanie, bo to nas czeka zgodnie z tą rozmową, którą przeprowadziłem, powiedzmy w ciągu roku, no niech będzie 2 lata. No tak, no to może nas czekać w najbliższej przyszłości i dobrze by było się do tego przygotować i nauczyć na przykład rzeczywiście pewnej odporności na głupoty, które do nas docierają, prawda? Różne takie fake newsy, jak wiemy, można teraz, no wiem, wziąć sobie dowolne zdjęcie tak, i przerobić. Człowieka zanimować, po czym, prawda, włożyć mu w usta różne rzeczy, których nie powiedział i w związku z tym rozsyłać to po świecie i no i część ludzi się na to nabiera, jak wiemy, prawda? Także widzimy duże niebezpieczeństwa, no, łącznie z wyborami, które nadchodzą, gdzie można będzie już dostrzec i w Polsce, i w Ameryce już ostatnim razem też były takie systemy. Systemy, w Anglii cały Brexit przecież. No tak, no właśnie. To, że udało się ludzi ogłupić i przekonać do rzeczy, które w tej chwili widać, że wcale nie były dobre, no to właśnie polegało między innymi na tym, że chodzili ludzie z tabletami i do osób, które są niezdecydowane i tablety im, czy programy im podpowiadały, jakie następne pytanie zadać, żeby ludzi
przekonać, prawda, do... No bo ludzie zwykle nie mają poglądów, dopóki się ich nie przyciśnie, nie zacznie pytać. Ale tak, jak dobrze się zapyta, się to wtedy te poglądy się potrafią uformować w różnych kierunkach, prawda? W zależności od pytania. W zależności od pytania, to... ale właśnie, może powiem, że mamy te systemy, które w kreatywny sposób tworzą obrazy. Jak one to robią? Właśnie zaczynają od zera, czyli od szumu, prawda? I ten szum następnie jest ukierunkowany przez polecenia, czyli te prompty tak zwane, mm-hmm. czyli opis tego, co chcemy dostać, prawda? No, chcemy dostać jakieś dziwne rzeczy, prawda? Na przykład miśka koala takiego pluszowego, który jedzie na motocyklu, który też jest zabawkowy, czy jakieś coś takiego, prawda? To popycha system w kierunku rzeczywiście tworzenia takich obrazów z tego szumu, które jakieś elementy tego misia koala, które on sobie już tam zinternalizował, będą zachowywać i tego skutera, czy roweru, czy czegokolwiek, prawda? I połączyć jedno z drugim w sensowny obraz, prawda? I teraz mamy coś podobnego z ludźmi, prawda? Ktoś przychodzi i zadaje mi pytanie na temat, na który ja specjalnie się nie zastanawiałem, dotyczący, nie wiem, polityki społecznej takiej czy innej, prawda? I krok po kroku zadaje mi taką serię pytań, że moje myślenie zaczyna wchodzić w te tory, które niestety, no to jest... Ale piękne, co mówisz, bo to oznacza, że jeżeli chcę napisać dobre polecenie dla sztucznej inteligencji, powinienem na to, na GPT na przykład, powinienem patrzeć na to, jakbym chciał ją przekonać, żeby doprowadziła mnie do pewnego celu. Czyli jakbym prowadził taką świadomą manipulację na pewien sposób. Czyli tak, czyli sztuczna inteligencja uczy się od nas przez te pytania doskonałej manipulacji człowieka, co potem na przykład jest wykorzystywane. Ja coraz bardziej się boję dzięki ciebie. Tobie naprawdę już teraz zmieniam noc. Ale czy jest coś takie, czy poważnie, jak patrzysz na przyszłość, jeżeli z komputerami kwantowymi, z GPT-18, który, nie wiem, będzie w ciągu najbliższego czasu, z tym, że powstanie prawdopodobnie super, super sztuczna inteligencja. Co nas czeka? Znowu bierzmy pod uwagę to, co mówią fachowcy przynajmniej, no to jest jeden rok, dwa, komputery kwantowe wejdą, zaczną pracować i tak dalej, czy w ciągu najbliższych kilku lat czeka nas jeszcze większa rewolucja niż teraz? Myślę, że cały czas wszystko przyspiesza i rewolucja będzie coraz głębsza. Technologia się rozwija wykładniczo, więc wiadomo, zaraz to pójdzie. Zarówno jeśli chodzi o produkcję chipów, czyli nanostruktur różnego rodzaju, które pozwalają nam robić coraz bardziej wydajne obwody scalone, na których można coraz lepiej uczyć takie systemy. Coraz więcej mamy, nie wiem, obrazów, informacji, wideo, wszystkiego. I w związku z tym również te podstawy do uczenia się nam rosną. No ale przede wszystkim właśnie algorytmy będą w stanie bardzo się rozwinąć i przyspieszyć. I jak daleko to zajdzie, to w tej chwili trudno powiedzieć. Ale 30 lat temu ja się zabawiłem futurologa i wystawiłem to na swojej stronie. Mam takie taką prezentację, gdzie właśnie pisałem o przyszłości rozwoju również sztucznej inteligencji. No i przewidywałem, że w latach 20, czyli teraz, będziemy potrzebować wielu psychologów, którzy będą trenować awatary, które właśnie w tej chwili powstają i coraz więcej ludzi patrzy na to, co te systemy robią, tak jakby rozmawiały z człowiekiem i myślały o tym, jak tutaj przekonać taki system, bo to, co mówiłeś przed chwilą, można na przykład poprosić taką maszynę, żeby ustawiła się w pozycji sceptyka, i próbowała mnie przekonać, prawda, do tego, w co ona sama wierzy, prawda? I wtedy ta maszyna tworzy sobie taką osobowość, taką personę. To jest też bardzo ciekawe, że można stworzyć w tych systemach pewną osobowość, coraz bardziej złożoną, bo nowsze wersje systemu pozwalają nam, nie wiem, mieć wiele stron opisu tego, kim ty jesteś, z którym ja rozmawiam, po czym ona zaczyna ze swojego punktu widzenia ze mną rozmawiać, ale tak, żeby mnie do czegoś przekonać. Te wszystkie rzeczy się zdarzą, to nie ma wątpliwości, prawda? Już się zdarzają w znacznej mierze. W związku z tym naprawdę nie wiemy, do czego nas to może doprowadzić. A gdybyś miał się zabawić we wróżka? Wyobraź sobie, że zamiast tego fantastycznego, designowego garnka, jest taka piękna dzbanka, przepraszam, jest taka piękna szklana kula. No tak. Próbuj. No to bym sobie wyobraził, że ludzkość, jeśli zmądrzeje, na co nie widzę wielkich szans, powinna stworzyć jednakże rzeczywiście, tak jak w tej chwili są te różne protesty, jakiś sposób, powiedzmy, ograniczania tych modeli wielkich, które wypuszczono na rynek. Pamiętajmy, że Google, kiedy zrobił to GPT,
nie chciał tego wypuścić i napisał już, jak było GPT-2, że jest to narzędzie na tyle potężne, że może tak namieszać, że oni nie chcą tego upublicznić. Ale niestety inne firmy się też na to rzuciły. No i w związku z tym, że Google nagle zaczął tracić swój główny biznes, czyli właśnie szukarki, gdzie można było podsumować pewne rzeczy za pomocą takich czatów różnego rodzaju, no to również zaczął wypuszczać kolejne wersje takie. No i teraz trochę się zatrzymali, jeżdżą po świecie szefowie tych wszystkich firm takich jak OpenAI i mówią, regulujcie nas. No ale jak my mamy ich regulować? To jest, ja dzisiaj miałem referat dla fizyków. Powiedziałem tak, no można powiedzieć, że powinniśmy regulować algorytmy. No ale to jest tak jak regulacja matematyki. Tego się nie da zrobić. Można też powiedzieć, że to fizycy są wszystkiemu winni, bo dzięki nim powstały te wszystkie elektroniczne chipy, prawda? I na nich można prowadzić obliczenia. To, że w tej chwili mój zegarek ma moc obliczeniową większą niż komputer, na którym jeszcze doktorat robiłem, znacznie większą, prawda? No to powoduje, że i na którym polecieli na Księżyc. No właśnie, o to już zupełnie, bo to były lata 60. Tak, to był taki kalkulator, który, no nie wiem, w tej chwili nie mamy już tak prymitywnych urządzeń. Ale to wróćmy tutaj jeszcze raz, ja wiem, tak trochę mi uciekasz od tego pytania. Ja chciałbym naprawdę, żebyś się zabawił w tą wróżkę. No dobra. Biorąc pod uwagę, że faktycznie nie dojdzie do jakiejś transformacji ludzkiej świadomości i parę innych rzeczy, które się nie zadzieją, tylko biorąc tak logicznie, patrząc na ostatnie parę lat, co się może zadziać? No bardzo dużo złego przede wszystkim, dlatego że, ale też bardzo dużo dobrego. To zależy od tego, kto się do tego dobierze i jak będzie wykorzystywał. Znaczy jedna z rzeczy, którą daje się zrobić jednakże, pomimo tego, że trudno jest to regulować, to jest wprowadzić po niejako skojarzeniach, kreatywnym myśleniu, które będzie związane z tymi dużymi modelami językowymi, które mogą generować różne idee nowe, i pomysły, jak nami manipulować. Można wprowadzić jednakże pewien system, który zanim one zostaną uzewnętrznione, czyli zanim ktoś je zobaczy. Okay, czyli zostanie to przepuszczone. Pewien ogranicznik, prawda? Taki moralny? Takie... Etyczny? Ogranicznik może być... Bo tak jakby u nas, tak, wiesz, to jest ten kantowski, tak, wiesz, tak, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie, czyli czy ja rozumiem, czy ty mówisz o swego rodzaju prawie moralnym dla sztucznej inteligencji, takim imperatywie? Sensie... Znaczy tak, żeby to był imperatyw, to rzeczywiście trzeba mieć ostre reguły, prawda? Bardzo trudno jest w ogromnej sieci neuronowej, jak i w naszych mózgach, ostre reguły zagnieździć, prawda? Dlatego właśnie ludzie czasami zupełnie robią głupie rzeczy, pomimo tego, że niby mają reguły, ale a nie potem my. Idą, nie my. Idą i... No nie, no nie, nie my, nie, no my to nigdy tak. No. Ale w każdym razie idą potem i płaczą, prawda, i się spowiadają, i prawda, cierpią, i usiłują odpokutować i tak dalej, dlatego, że zrobili rzeczy, które były niezgodne z ich poczuciem winy, prawda, które właśnie siedzą jako prawo moralne w niektórych z nas, prawda? No dobra, no to jedna z ważniejszych rzeczy, które się w tej chwili dzieją w sztucznej inteligencji, to jest coś, co nazywa się human alignment, czyli próbę dopasowania sposobu działania takich systemów do ludzkiego profilu myślenia, prawda? Takiego, żeby one się stały coraz bardziej ludzkie, współczujące, zachowywały pewne reguły moralne. Jeśli się zapytamy o różne rzeczy w tej chwili GPT, to ono potrafi odmówić, mówiąc, że to są rzeczy, których nie należy dyskutować. Na przykład robienie bomby albo jakieś perwersje seksualne. Ale to też w zależności od pytań, bo to możesz zapytać na przykład, jakich rzeczy nie powinienem robić, co powinienem omijać, żeby nie zrobić bomby. No tak, no to czasami można oszukać ten system, ale coraz bardziej ludzie będą starali się narzucić pewne ograniczenia, żeby tego uniknąć. Z jednej strony boimy się i nie chcemy uwierzyć i odrzucamy koncept, że sztuczna inteligencja może być nowym gatunkiem, i nie chcemy ją traktować jako człowieka, no bo to jest tylko algorytm i tak dalej, ale z drugiej strony mówimy, dobra, ale żeby można było, żeby ona nas nie zniszczyła, to musi być bardziej człowiecza. Mm-hmm. Czy ja dobrze rozumiem? Mm-hmm. Czyli z jednej strony nie jest człowiekiem, nigdy nie będzie świadoma, ale z drugiej. Jedyny sposób, żebyśmy nie zniszczyli, musi być człowiekiem, musi być świadoma. Tak. Mam takie poczucie, że wiesz, że jednocześnie wykopujemy dołek i go zakopujemy w tym samym momencie. Ja wiem, no ludzie bardzo różnie do tego podchodzą. Po pierwsze, jesteśmy megalomanami na dużą skalę. Wyobrażamy sobie, że wszechświat, który jest 2000 miliardów galaktyk, w których każde są setki miliardów różnych gwiazd, gdzie są prawdopodobnie setki miliardów planet. Liczba jest niewyobrażalna. W tym całym wszechświecie najważniejszy jest człowiek, bo przecież Bóg stworzył człowieka. Po co? Po to, żeby go sprawdzić, czy rzeczywiście jest na tyle dobry, żeby następnie go gdzieś tam, prawda, wrzucić do piekieł albo niebios.
No, to jest absolutna megalomania, nie do wyobrażenia, w którą większość jednakże ludzi nadal wierzy, prawda? Jest przekonana, że ten wszechświat tak jesteśmy koroną stworzenia. Jesteśmy koroną stworzenia. No kiedyś sobie myślano, no tam jest niebo, prawda, tam jest piekło, my jesteśmy w takim grajdołku, prawda, pomiędzy. Fajnie, no, ale teraz wiemy, że ten wszechświat jest niesłychanie wielki, a my nadal utrzymujemy wierzenia, które są sprzed tysięcy lat, kiedy ludzie niczego nie wiedzieli o świecie praktycznie, prawda? No dobra, czyli jesteśmy megalomanami i część tej megalomanii przejawia się w tym, że jesteśmy pewni, że żadna tam maszyna, sztuczna inteligencja nie jest w stanie być podobna do nas, bo my jesteśmy super unikalni. Nic na to nie wskazuje. Coraz więcej jest obszarów, w których przegrywamy, jeśli chodzi o możliwości intelektualne z maszynami. Praktycznie również zaczynamy przegrywać niestety również w czymś, co było typowo ludzkie, czyli w inteligencji społecznej, prawda? Czegoś, co maszyny w ogóle dotychczas nie potrafiły zrozumieć, czyli tego, że każdy ma inny sposób patrzenia na świat i istnieje coś takiego jak teoria umysłu, czyli ty widzisz rzeczy troszkę inaczej niż ja, zwłaszcza jeśli coś się takiego zdarzy, kiedy wyjdziesz i wracasz z powrotem, to ja wiem, że ty tego nie wiesz, prawda? Czyli wiem, że wiesz, że nie wiesz, prawda? A skąd o tym wiesz? Tego typu właśnie rozumowanie wielopiętrowe i okazuje się, że już GPT-3 miały jakieś szczątkowe możliwości, ale bardzo kiepskie, a GPT-4 sobie z tym dobrze radzi. Czyli znowu mamy, już stworzyliśmy coś, co z jednej strony śni, z drugiej strony przewyższa nas intelektualnie, jeżeli także o logikę, tak. Ma dostęp do większej wiedzy niż my mamy, potrafi kreować to, co mamy teraz z GPT-4 i w ogóle z możliwością tworzenia obrazów, muzyki, sztuki. Mój znajomy z Instytutu Karajana w tamtym roku razem ze sztuczną inteligencją zakończyli 10. symfonię Beethovena. Tak, czyli tak naprawdę patrząc na to jest... niewiele rzeczy, które już na dzień dzisiejszy mogą nas odróżniać od sztucznej inteligencji. Ostatnio też czytałem artykuł, że w jakiejś świątyni w Tajlandii zatrudniono jako nauczyciela guru medytacji i uczącego darmy robota, który działał. Ostatnio też czytałem wywiad jakiegoś kardynała z Holandii, który właśnie zadawał pytania i mówi, że z Franciszkiem właśnie gadają, żeby stworzyć encyklikę dotyczącą sztucznej inteligencji, bo możliwe, że trzeba będzie myśleć nie tylko o wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako kapłanów, znaczy było to między słowami, ale z drugiej strony może również warto by pomyśleć w przyszłości o nawracaniu sztucznej inteligencji. To już tak daleko poszły. Czy nawracaniu za pomocą sztucznej inteligencji? Nie, to było powiedziane. Że sztuczna inteligencja ma się nawracać? No właśnie, więc wiesz, nie wiadomo na co chcemy nawrócić sztuczną inteligencję. Te pomysły są fascynujące. Też ostatnio trafiłem, to a propos jeszcze tej inteligencji społecznej, tych relacji, trafiłem na fajny artykuł, jakaś dziewczyna wykorzystując to, co już dzisiaj istnieje na rynku, zebrała, bo miała czat ze swoimi przyjaciółmi tam od 5 lat, zebrała wszystkie te rzeczy, wrzuciła w AI, się nauczyło i zaczęło tworzyć bliźniaki cyfrowe jej przyjaciół, który, co ciekawe, nie tylko oni tam potrafiły powtórzyć sposób myślenia, komunikacji, relacji, odtworzyć w oparciu to, co było przedtem, jak się nauczył czat, ale co więcej, zaczęła mieć własne życie. Czyli na przykład cyfrowe bliźniaki zaczęły się umawiać na pójście na imprezę, rozmawiały o tym, ale ktoś podrywał jedną dziewczynę i oni puszczyli gdzieś na bok i mieli swój czas. I nagle się okazało, że kosztowało chyba 1000 euro, żeby stworzyć cały projekt, się okazało, że nie dość, że skopiowała te bliźniaki, ma fajną zabawę, może popatrzeć, jak z zewnątrz wygląda jej relacja i ona sama, ale co więcej, ta sztuczna inteligencja i te cyfrowe bliźniaki zaczęły mieć własne życie. Komunikować się, tworzyć, wchodzić w interakcje, zakochiwać się, rzucać. To jest niesamowite. Jest jedna publikacja pokazująca, że ludzie stworzyli całą taką wioskę złożoną z takich niby awatarów, gdzie są wszystkie relacje pomiędzy tymi istotami, które są w tej wiosce i cała dynamika społeczna się tam jakoś przejawia i rozwija. I to zapewne w takich symulacjach się coraz bardziej będzie pojawiać, czyli można stworzyć rzeczywiście mnóstwo takich bytów, które przypominają, ich zachowanie bardzo mocno przypomina ludzkie zachowanie.
i badać relacje społeczne i zmiany społeczne. Czyli znowu, czy mamy sztuczną inteligencję, która nie dość, że indywidualnie nas przewyższa nas grupowo, jest lepsza w komunikacji międzyludzkiej, lepiej potrafi zrozumieć, to też tutaj mała dygresja, bo trafiłem na dane dotyczące właśnie skuteczności czatów psychologicznych, terapeutycznych w stosunku do normalnego. Badano to w armii amerykańskiej na żołnierzach mających PTSD, traumę półrazową, i się okazało, że ci żołnierze lepiej się otwierali przed terapeutą AI-em niż przed normalnym. Łatwiej im było działać. Ta terapia się okazała, że jest skuteczniejsza. Czyli zabiera nam roboty jako... Już nie jesteśmy... Już lepiej kreuje od nas, tworzy lepiej od nas, myśli lepiej od nas logicznie, potrafi połączyć rzeczy, potrafi zrobić rzeczy, których my nie potrafimy, jak pokręcić te białko. Zaczyna się zajmować naszą strefą duchową. Jest w stanie stworzyć w oparciu o nasze wzorce myślenia i działania kompletny nowy model relacji społecznych. Co nas odróżnia? No to jest dobre pytanie, co nas odróżnia. Na razie coraz mniej, prawda? No, no właśnie, bo wiesz, myśleliśmy, że kreatywność nas odróżnia. Nagle tak, przyszło w ciągu miesiąca, się okazało, że nie. No tak, no okazuje się, że różne takie właśnie testy, na przykład grup, które robią jakieś architektoniczne projekty, nie wychodzą równie dobrze jak to, co można stworzyć łatwiej za pomocą sztucznej inteligencji, projektowanie różnych rzeczy i tak dalej. Na razie jesteśmy jeszcze czymś, co zwykle nazywamy kuratorami, czyli tymi odbiorcami, którzy mówią, co nam się podoba, co nie. Zauważmy jednakże, że ludzie są bardzo różni i każdemu się co innego podoba i w związku z tym ta personalizacja tego, co możemy stworzyć, pójdzie dużo, dużo dalej niż kiedykolwiek, bo będziemy sobie mogli wybrać, co nam się indywidualnie podoba, co strasznie zróżnicuje wszystko, co jest na świecie. Ale twoje pytanie jest głębsze oczywiście, prawda? Co takiego nam zostaje? No. To jest rzecz, którą ja podkreślałem już od paru lat, kiedy ludzie mówią, no ale jeszcze ta szeroka sztuczna inteligencja to będzie za 100 lat. To jest absolutna głupota, prawda? Pytanie, w czym rzeczywiście chcielibyśmy pokazać, że jesteśmy lepsi jeszcze od takiej szerokiej sztucznej inteligencji. No to ludzie mówią, no tak, ale to myśmy wymyślili, nie wiem, fizykę kwantową. No dobra, ilu z nas, przepraszam, ilu z nas to wymyśliło, 100 znaczy, lat wiem, temu? Wiem, że twój dziadek. No mój pradziadek, tak, naukowy, tak, którego, prawda, doktorant był opiekunem doktoranta, który był opiekunem moim gdzieś tam w końcu, prawda, po czterech etapach niejako, czy czterech pokoleniach takich naukowych, fajnie, prawda, ale to naprawdę jest bardzo niewielka część ludzkości, która wymyśliła coś rzeczywiście istotnego z punktu widzenia rozwoju naszej cywilizacji. Więc nie mamy się co pocieszać, a nawet ta niewielka część, to trzeba by zobaczyć, z jakiego powodu to się stało. Jak to Einstein kiedyś powiedział, że człowiek nie widzi, dopóki się o coś nie potknie, prawda? Trzeba się nad czymś skupić i się nauczyć właśnie potykać o pewne rzeczy i być przygotowanym na to, że wówczas warto coś zauważyć, prawda? Ale to są niezwykle rzadkie przypadki, a cała reszta... A no to właśnie, to są rzeczy, które daje się wszystkie zautomatyzować. To trochę potrwa. Ta cała ekonomia da się przestawić na coraz bardziej zautomatyzowane formy działania, ale nie będzie to takie natychmiastowe, więc jeszcze myślę, że przez dobrych kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będziemy widzieć, jak coraz nowe systemy się wdrażają niejako do tego, żeby zastępować ludzi w różnych zawodach, w różnych właśnie zadaniach, które mają do wykonania. A my powinniśmy się cieszyć życiem. Rozumiem, bo wiesz, jak myślę, że jest jedna rzecz, która nas odróżnia, to jest ciekawe z tego, co powiedziałeś, bo to człowiek musi zadawać pytanie, to człowieka pcha do środka. W latach 60. już powstały systemy takie do rozwijania matematyki, w których była ta ciekawość wbudowana niejako. Ciekawość nie jest wcale taka trudna, żeby ją wbudować w systemy takie. Nie liczyłbym na ciekawość. Czyli chcesz mi powiedzieć, na zakończenie naszej rozmowy, że praktycznie nie ma nic, co odróżnia sztuczną inteligencję od człowieka? Może jeszcze przez jakiś czas ludzie, którzy się nauczą wykorzystywać sztuczną inteligencję w sposób kreatywny, będą w stanie robić rzeczy, których dotychczas nikt nie potrafił robić. I to jest coś, co nas jeszcze będzie jakiś czas interesować, trzymać, prawda, posuwać do przodu. Ale na dłuższą metę bardzo mi trudno sobie coś takiego wyobrazić. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Wodzisław Duch, bo to jest to słowo, które po obrót kaloryfera nie potrafię powiedzieć, kognitywista, profesor fizyki,
informatyk, fachowiec od AI, fachowiec od mózgu, profesor Uniwersytetu Toruńskiego imienia Mikołaja Kopernika. Samego bardzo, Kopernika bez imienia. Bez imienia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu. Miło mi, dziękuję Państwu również. Nagraj to w blisko.